Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Little Nightmare. Nasze małe koszmarki, kolejna część naszej gierki. Znaczy let's playa z gry. Kurczę, patrz, nie wszystkie są otwarte. Trzeba tutaj... No właśnie, tak się pobawić. O, tutaj. Kurczę, tutaj twórcy też będą aplikować swoje tutaj strachy z dzieciństwa, tak przynajmniej pisało, nie, w TV gry, więc powinno tak być, więc no fajne, to jest fajne. O, już wiem jak przejść. Aha, to niezbyt widzę. O, i teraz. Prosto za tym i przejdziemy to. Oj, kurczę, kurczę. Teraz będzie dobrze. Oh shit. I hops. Dzięki temu tutaj
Aha. To dzięki temu nawet nie otworzymy tego. Chyba będę musiał wejść na tą szafę. Zobaczę. Czy mogę na to siedzenie wejść? Nie. Czy nie wiem. Co ja zrobić? Może tak oprzeć jakoś? Wracamy się. Nie wiem, co tutaj robić. Tutaj na górę mogę jeszcze wejść. O, mamy kluczek. Pytanie, do czego jest ten kluczek? O, może. Czy mogę się wspinać z kluczykiem? Właśnie. Chyba powinienem móc. Proszę bardzo, i możemy tutaj to otworzyć. Pek, pek, proszę bardzo. Fajna platformówka, fajna, podoba mi się ta platformówka. Jedna z lepszych, jakie grałem ostatnio. Nie, a to fajna taka zabaweczka, taki... ten. Taka mapka, co w te, tymi talerzami gra, nie? To ja to teraz wywaliłem. Możemy w to rzucić, nie? O, właśnie. W sumie o to chodziło, żeby to w to rzucić, nie? Dobra, ruszajmy dalej zatem. Moi drodzy. Maj mili. Kurczę. Dobra. Be careful. Ale to ja muszę rzucić, no tutaj. Widać jak w mordę strzelę, że trzeba.
Oh shit. Znowu głodna? Chora. Na to wygląda, że chora. Kurczę, cię przeziębiła, co? Bo kaszle. Nasza bohaterka to jest bohaterka. Sprawdziłem w internecie, tam pisało, że bohaterka. To jest dziewczyna. O kurczę, tam jest mięso, żeby zjeść, nie? Ale to jest pułapka. Już to widzę, że to jest pułapka. Kurczę, to jest pułapka. Patrzcie, zaraz to się zatrzaśnie za nami, nie? Oj kurczę. To jest wszystko inspirowane tym, czym się bali twórcy w dzieciństwie, więc... tak. Bali się czegoś takiego, nie wiem. Co to jest? Jakiś Baba Jagi czy czegoś, nie? Na pewno tak, Baba Jaga. Dobrze. To jest jedyne, myślę, wyjście. To się rozwali teraz? Nie, ale się otworzy. Idealnie. Znaczy ta nasadka, nie no, na ten się, drewniana się, rozwaliła i tym sposobem mogą po prostu uciec. To mi się podoba. Mogę to zapalić elegancko, dzięki temu. Mogę sobie to rzucić w otchłań. Jest wysoko, naprawdę wysoko. Nie myślałem, że można się zatrzymać, może będzie jakiś ten... przejście, ale na razie nic, nic kurczę, nie ma takich rzeczy, nawet nie, nic z tych rzeczy po prostu. Dobra. Chyba popchać mam to, nie wiem, może to tak przyciągnie to, bo to jest jakiś, nie wiem, magnes chyba. Sprawdźmy to. A, już wiem co trzeba zrobić po prostu, jak w Prince of Persia. Jak w Prince of Persia trzeba zrobić, czyli właśnie tym. Tutaj. Pyk. Ale właśnie. Albo po prostu się rozbujać, no to też jest... jest pomysł, no. Może spróbujmy. O właśnie. No niestety nie jak w Prince of Persia, myślałem, że po prostu zaklinuję tym... i tym właśnie pudełkiem, nie? Ale pomyślałem po to, że jest to bez sensu, bo musiałbym najpierw otwierać, a potem zaklinować, więc no... no nie wydaje mi się. Jak w Tomb Raiderze. Legend. Ale nie. O kurczę. Kim ty jesteś? Kurczę, jakich małych nogach on jest. Czy ja, jakie wielkie ręce są, a jakie kurczę nogi. Jakiś gnom, nie? Się bali jakiegoś gnoma, kurczę. Jeden z twórców na pewno. Easy. Szybko. Dawaj!
O shit, o shit, o shit, o shit. Na dół, szybko. Tutaj się on nie dostanie, bo to jest za mała jak na niego dziurka, nie? Po prostu. Jesteśmy, kurczę, w jakimś szybie wentylacyjnym. Tak się wydaje. O kurczę. Prawda, gość nieźle tutaj sobie radzi. Znaczy no, chce nas tutaj wykurzyć stąd, nie? Patrzcie, to są chyba jakieś ścieki, bo widziałem jakąś rurę, więc najprawdopodobniej jesteśmy w podziemiach jakiejś tam kanalizacji, czegoś podobnego. Oh shit, co to jest? Są ciała? Ciała albo jakieś zabawki, nie? Jedno z dwóch. Okej, on będzie to gonił, nie? No to jest problem, że to jest jedyne inne wyjście, nie? To nie ma, znaczy nie ma innego wyjścia, nie? I gdzie iść, nie? Drogi innej. Więc musimy tędy iść. Znowu tego kurczę będziemy mieć na... No gonię go, co? Niestety. Nieźle. Prawda, nieźle, co? Kurczę. When soul lies on.